Lekcja czwarta spadkowe formacje świecowe. Moi drodzy, jedną ze spadkowych formacji świecowych jest oczywiście spadająca gwiazda. Jest to formacja, która ma długi cień z góry, a cena, oczywiście, z zamknięcia jest blisko ceny minimalnej. To, co jest istotne, korpus w tym momencie tej, tej, tej formacji świecowej nie jest większy niż 1 trzecia całości. Kolor korpusu jest bez znaczenia, czy to będzie w tym momencie zielony, czy czerwony, i oczywiście ta formacja pojawia się po wzroście ceny. To, co jest istotne, to pamiętajmy w przypadku tej formacji, że jeśli pojawi się duży cień z dołu, czyli duży cień z dołu, to wtedy to nam dyskwalifikuje tą formację jako formację świecową spadającej gwiazdy. Nie muszę przypominać, bo myślę, że to już z wcześniejszej lekcji wynika, że ta formacja ma dla nas tylko i wyłącznie wtedy znaczenie, jeśli w backgroundzie mamy odpowiednie sygnały z analizy, oczywiście VSA, jeśli mamy odpowiednią reakcję na wolumenie w momencie re, 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 rysowania się naszej spadającej gwiazdy, czyli potwierdzenie mamy sygnałów e, analizy wolumen. W związku z tym, jaka jest strategia w tym momencie? Mianowicie, otwarcie pozycji po narysowaniu się spadającej gwiazdy, i stop loss jest. Na wybicie z tej gwiazdy. Jeśli cena wybija w tym momencie nam maksimum spadające gwiazdy, to nas w tym momencie w tej pozycji nie powinno być, poznaczy, znaczy, że sygnał nie został w tym momencie zarespektowany, rynek nie zareagował w tym miejscu. Oczywiście co do strategii całości, przypominam, że to jest i dodatkowy w tym momencie sygnał potwierdzony chęcią wejścia w danym momencie, jakim jest właśnie Wiedza wynikająca z formacji świecowych w połączeniu oczywiście z wiedzą wynikającą z analizy wolumenu. W związku z tym, tu mam taki zestaw spadających gwiazd. Przypominam wcześniej wzrost cen, i to są takie przykłady, właśnie jak może wyglądać nasza spadająca gwiazda. Oczywiście my będziemy mieli to w kolorach czerwono-zielonych. I przypominam o jeszcze raz: oczywiście bardzo ważna rzecz, że cień z dołu, czyli tak bym teraz tu dorysował duży cień z dołu. Dyskwalifikuje nam w tym momencie tą formację jako spadającą gwiazdę. Dlaczego? Bo to znaczy, że cena nam w tym momencie urosła, po czym nam cena spadła i znowu urosła, co świadczy o niezdecydowaniu w zachowaniu ceny. A my chcemy widzieć słabość, czyli że cena nam, mówiąc krótko, urosła, po czym nam w tym momencie spadła i zamyka się w tym miejscu i to jest w zachowaniu przebiegu ceny słabe. Jeśli dodamy do tego zachowanie słabe w kontekście analizy wolumenu, zachowanie słabe w kontekście analizy tego, że jest to jeszcze sygnał słabości wynikający z wolumenu, jaki się tutaj narysował, no to mamy w tym momencie komplet analizy. I zwróćmy teraz uwagę na przykłady z rynku. Dolar-jen, wykres pięciominutowy. Jeśli popatrzymy teraz na wykres, mamy następującą sytuację. Mamy w backgroundzie sygnały słabości, no i w tym momencie zwróćmy uwagę na tą końcówkę. Tutaj cena nam rośnie, wolumen nam maleje, po czym mamy zamknięcie niskie, klasyczna spadająca gwiazda, z, zobaczcie, z olbrzymim, może nie z olbrzymim, ze znacznym wzrostem wolumenu w stosunku do tego, jaki był wcześniej w przebiegu tutaj tej ceny w tej chwilowej konsolidacji. W związku z tym widać wyraźnie akcent podażowy. Jaki pojawił się na tej spadającej gwieździe. Zwróćmy uwagę, jak wygląda reakcja ceny. Proszę zobaczyć, jak dynamicznie w tym momencie mamy spadek do niższych przedziałów cenowych. Tutaj kolejny przykład: dolar jen, wykres pięciominutowy. Zwróćmy uwagę, mamy również wzrost, po czym mamy w tym momencie naszą spadającą gwiazdę na końcu z przyrostem w tym momencie wolumenu i ścieniem podażowym z góry. I jaka jest reakcja, i mamy w tym momencie niższe przedziały cenowe. Kolejny przykład: dolar jen, wykres pięciominutowy. Zwróćmy uwagę, mamy w tym momencie próbę wzrostu, wolumen nam maleje wyraźnie i mamy silny sygnał podażowy. Piękny akcent, widać wyraźnie. Akcenty dokładnie będę tłumaczył, jak będziemy rozmawiać o samym wolumenie. W związku z tym, Przepiękny moment potwierdzenia tej właśnie spadającej nam gwiazdy. Teraz popatrzmy co się zadziało. No i rynek w tym momencie nam spada. Tu jeszcze próba testu popytu, gdzie ona wypadła pozytywnie w tym sensie, że tego popytu nie było. Widać to wyraźnie w tym miejscu i znowu mamy dalej cena nam spada. I kolejny przykład, moi drodzy, mamy dolar jen, wykres 5-minutowy. Zwróćmy uwagę po wybiciu tego szczytu, który widzimy po lewej stronie, co nam się narysowało? Olbrzymie wolumeny, nie widziane do tego, w tym dniu do tej pory na wykresie. Widać to wyraźnie. Olbrzymie wolumeny i jednocześnie nasza spadająca gwiazda. Tutaj jest ten czerwony wolumen, z cieniem podażowym z góry. Charakterystyczny tutaj wąski spread na znacznym wolumenie, co świadczy o tym, że trafiliśmy tu na wyraźny opór na rynku. I teraz, co za chwilę się zadziało? Mamy oczywiście spadek C. Teraz. Dlaczego jest to różnica w strategii i dlaczego mówię, że ja sobie w ten sposób to do swojego tradingu zaadoptowałem w ten sposób, że nie czekam na potwierdzenie w tym momencie następną świecą dębarem, tylko jeżeli jest to we właściwym miejscu, w kontekście backgroundu, wszystko jest czytelne, sygnały są VSA czytelne, sygnały wolumenowe, które widzimy tutaj w kontekście oczywiście naszych formacji i ich dojścia, to nie muszę czekać na potwierdzenie Dumbara. Dlaczego? Bo sam ten sygnał, zachowanie wolumenu jest dla mnie już potwierdzeniem. W związku z tym nie podchodzę klasycznie jak do świec, a dzięki temu, stawiając stop lossa na wybicie. Mam o 50, zobaczcie, o, o, o 100% mniejszego stop lossa w tym momencie, tak? Czyli jeżeli to jest 100%, 100 u kogoś by było, bo czeka na potwierdzenie, to ja mam 50% mniejszego w automacie stop lossa, co za tym idzie albo mogę zagrać większą stawką, bo mam w tym momencie nominalnie taką samą stratę, albo właśnie mam obniżone ryzyko w tym momencie transakcji, bo są mniejsze w tym kontekście stop loss. Kolejny przykład: dolar jen, wykres 5-minutowy, zwróćmy uwagę po wzroście, po wzroście w tym momencie ceny, również popatrzmy na zachowanie wolumenu. No i nasza formacja spadającej gwiazdy, tak? Z cieniem oczywiście podażowym z góry. W momencie tak jak wspomniałem, jak połączymy wiedzę teraz wolumenową z wiedzą wynikającą z formacji świecowych, nagle to wszystko wam się za zębi, jak dwa tryby, które jeden za drugi w tym momencie zachodzą. I od tego momentu sami zobaczycie, że jak będziecie obserwować formacje świecowe, a nie będą one potwierdzone w tym momencie akcją wolumenową, to po co w ogóle w tym momencie w takich miejscach w rynek wchodzić. I będzie to wasze dodatkowe potwierdzenie w procesie decyzyjnym. W związku z tym zobaczmy, jak to wygląda. No i mamy oczywiście, e, cena nam spada. I teraz kolejny przykład, dolar jen wykres pięciominutowy. Zwróćmy uwagę, Mamy wybicie nowych szczytów, i zobaczmy cień z góry, wolumen w tym momencie powyżej średniej. Zamknięcie widać tu wyraźnie na, na tej dolnej części świecy klasyczna spadająca gwiazda. No i rynek przynajmniej wywołał w tym kontekście korektę, bo zawsze pamiętajmy, że niekoniecznie dana formacja musi wywołać nam odwrócenie, ale może nam wywołać korektę której czasami byśmy nie przesiedzieli ze względu na to, jaką pozycję prowadzimy, i czasami warto zamknąć przed daną korektą, żeby nam tego zysku, mówiąc krótko, nie zjadło. W związku z tym, tak samo te wszystkie formacje przeciwstawne do Twojej pozycji mogą być sygnałem do zamknięcia danej pozycji, jeśli ją prowadzisz oczywiście wcześniej. To też trzeba mieć na uwadze. Kolejny przykład mamy, zwróćmy uwagę, próba wzrostu. Próba wzrostu w tym momencie, wejście silnego sygnału podażowego. W okolicach, tutaj widać tej konsolidacji po lewej stronie, na zwiększonym wolumenie, czyli widać wyraźnie, że rynek włożył duży wysiłek w nowe ceny, ale z tego wysiłku nic nie wyszło i to będzie właśnie jeden z sygnałów również VSA: brak rezultatu z wysiłku. Dokładnie tak wygląda, i tu macie go jednocześnie połączonego właśnie ze spadającą gwiazdą. Co dalej jest? Rynek w tym momencie próbuje spadać, jeszcze test, i rynek znowu w tym momencie. Próbuje szukać niższych przedziałów cenowych. Kolejny przykład, zwróćmy uwagę. Mamy jakąś konsolidację wyraźną na wykresie, próba wzrostu, znaczny wolumen, cień z góry, podażowy, czyli widać, że podaż nam w tym momencie zalała ten rynek, no i mamy za chwilę odpowiedź w formie niższych przedziałów cenowych. Kolejny przykład, zwróćmy uwagę. Znowu mamy cena rośnie i znowu to co? Klasycznie, a wolumen maleje. I w pewnym pojawia się akcent w formie lekkiego przyrostu wolumenu w stosunku do wcześniejszego bara i jednocześnie spadająca gwiazda. I za chwilę mamy niższe przedziały cenowe. Kolejny przykład. Znowu mamy próbę wzrostu. Widać tutaj w cenie i mamy cień z góry podażowy. Bardzo duży wolumen. Zwróćcie uwagę, największy wolumen w tym wzroście tutaj od tego dołka do, do tego miejsca. Czyli widać wyraźnie, że bardzo duże zaangażowanie energii, czyli w przyrost w tym momencie, to nie może być popyt, skoro zamknęło się nisko przy tak dużym obrocie. I to jest również sygnał, który będziemy sobie omawiać. To jest wyraźny sygnał podażowy i jednocześnie w połączeniu ze spadającą gwiazdą. No i za chwilę mamy niższe przedziały cenowe. Kolejny przykład, zwróćmy uwagę, jesteśmy w jakiejś konsolidacji i teraz spadająca gwiazda jako zakończenie nam procesów tutaj konsolidacji, gdzie w trendzie mieliśmy trend, mówiąc krótko, wcześniej, w begrandzie spadkowy ceny, no i mamy atak na nowe dno. W związku z tym pamiętajmy jedno, że formacje świecowe, świecowe w tym momencie będą nam zapowiadać zarówno odwrócenie samego kierunku, ale również mogą nam bardzo dobrze pokazywać. Końcówki korekt w tym momencie, jeśli są połączone właśnie z tymi akcentami wolumenowymi. Tutaj mamy euro-dolara, wykres pięciominutowy, zwróćmy uwagę, i mamy tu następującą sytuację: przepiękna konsolidacja, którą tu widzimy, próba wzrostu zakończona zwiększonym wolumenem, spadająca gwiazda zamknięta nisko, widać wyraźnie, czyli to nam mówi jedno: będziemy teraz atakować nowe dno. I teraz, za chwilę, mamy, moi drodzy, atak na nowe dno i, oczywiście, w tym kontekście niższe ceny. Tu mamy kolejny przykład, zwróćmy uwagę, przepiękna korekta ABC zakończona akcentem na wolumenie, właśnie i formacją spadającej gwiazdy. To, co wspomniałem, wykorzystujemy zarówno formacje do e, samych dołków szczytów jako głównych odwróceń, ale również bardzo dobrze się sprawdzają jako zakończenia korekt w trwającym już, Trendzie. I teraz tutaj mamy przykład, co się zadziało dalej. Jeszcze jedna korekta ABC, i za chwilę rynek podążył na nowe przedziały cenowe. I kolejny przykład moi drodzy, tutaj mamy następujący: cena nam próbuje wzrosnąć i mamy następnie bardzo duży wolumen. Zwróćmy uwagę, zamknięty nisko, czyli widać wyraźnie, że wysiłek był włożony olbrzymi, natomiast mamy zamknięcie niskie i Klasyczna nasza spadająca gwiazda potwierdzona olbrzymim wolumenem, no i za chwilę niższe ceny w tym kontekście oczywiście. Tutaj kolejny przykład: próba wybicia szczytu, znaczny wolumen przy tej okazji, zamknięcie z cieniem podażowym, i za chwilę mamy niższe przedziały cenowe. Kolejny przykład. To oczywiście, już jesteśmy w jakimś trendzie, który nam spada. Próba wzrostu, jako zakończenie korekty. Spadająca gwiazda potwierdzona w tym momencie akcentikiem, No, i za chwilę mamy atak na nowe w tym momencie dno. Kolejny przykład, zwróćmy uwagę. Tutaj z kolei mamy wzrost ceny. Największy wolumen w tym wzroście, jaki tutaj widzimy, to jest ten ostatni. I ścieniem podażowym z góry, czyli klasyczny klasyczne miejsce wejścia olbrzymiej podaży i o tym świadczy oczywiście ten cień z jednoczesnym potwierdzeniem spadającej gwiazdy. I za chwilę mamy zejście na niższe ceny, próba testowania popytu. Widać wyraźnie, że ten popyt tutaj nam odpuszczał i za chwilę mamy niższe, niższe przedziały cenowe. Tutaj jest kolejny przykład, ropa wykres 5-minutowy, zwróćmy uwagę znowu. Wzrost ceny, w tym momencie próba wybicia szczytu. Olbrzymi wolumen widziany do tej pory, widać w tym dniu bardzo duży wolumen, cień z góry, czyli wysiłek był włożony, który się skończył wejściem, mówiąc krótko, podaży, i za chwilę mamy coraz to niższe przebiegi cenowe. Kolejny przykład to jest fund dolar, wykres minutowy, Zwróćcie uwagę, znowu to samo próba wzrostu ceny, i w pewnym momencie mamy atak na nowe przedziały cenowe na znacznym wolumenie. Czerwony, zamknięto nisko, czyli podażowy, z cieniem podażowym i potwierdzone to jako spadająca oczywiście gwiazda i za chwilę mamy spadek ceny, jeżeli chodzi o niższe przedziały. Przed nami kolejna formacja spadkowa, gwiazda wieczorna, składa się z trzech świec. Mianowicie pierwsza świeca jest oczywiście abbarem zamknięta wysoko, w tle mamy oczywiście wzrost ceny, następnie mamy niezdecydowanie jakby rynku, czyli wąsko spreadową świecę. Po czym mamy świecę, która zamyka się dąbarem, czyli nisko. W naszych wykresach będzie to oczywiście świeca zielona. Po czym mamy niezdecydowanie rynku i mamy bar, czyli świecę w tym momencie czerwoną. To co jest bardzo istotne, moi drodzy, jeśli mamy dolny cień na świecy trzeciej z dołu, to znaczy, że rynek urósł, następnie gdzieś tam był Utrzymał się w jakiejś konsolidacji, po czym spadł, następnie znowu urósł. Tak? W związku z tym takie zachowanie nie świadczy o jego słabości w cenie. Przypominam cały czas, że musimy mieć jeszcze słabość w wolumenie i w begrandzie, wtedy będziemy mieli komplet, jeżeli chodzi o te dwa czynniki do naszego procesu decyzyjnego. Strategia gry: po narysowaniu się formacji świecowej, jakim jest Gwiazda Wieczorna, otwarcie na następnej świecy, Czyli nie czekamy już na potwierdzenie Dąbara, bo to często by było 40% albo nawet 100% więcej na stoplosie, i stoplos jest na wybicie maksimum gwiazdy wieczornej. W tym przypadku maksimum wybicie jest w tym miejscu. Jeśli tutaj by był cień górny, no to oczywiście wybicie by było powyżej tego cienia pierwszej świecy. Tak to wygląda. No i moi drodzy przykłady. Fund dolar, wykres 5-minutowy. Zwróćmy uwagę, w jaki sposób tutaj to możemy zaobserwować. Mamy wybicie nowego szczytu w tym momencie, bądź próbę jego wybicia, i narysowała nam się w tym momencie gwiazda wieczorna. Czyli mamy up bar, następnie mamy węższo-spreadową świecę, i zamknięcie nisko na dąbarze. Kolejny przykład moi drodzy. Fund dolar, wykres 5-minutowy. Zwróćmy uwagę, cena nam rośnie. Wolumen nam maleje, czyli tak by nam zabrakło paliwa do dalszych wzrostów i nagle zwróćcie uwagę jak to, jak to pięknie się wkomponowuje. Mamy up bar tutaj, potem mamy tą świecę węższo-spreadową, takie niezdecydowanie rynku tutaj jest szpula w tym momencie. Następnie jest dąbar, czyli dociśnięcie ceny, zamknięcie niższe z akcentem podażowym w formie zwiększonej ilości wolumenu. Klasyczny rozkład wolumenu na formacji świecowej, właśnie tak powinien mniej więcej wyglądać. W związku z tym mamy potwierdzenie w zachowaniu ceny, w zachowaniu wolumenu, jeśli jeszcze background w wyższej skali czasowej nam dużo mówi o miejscu, to jest wykres 5 minutowy czyli 15-3 godzina. Mamy właściwie komplet do podjęcia określonych decyzji. I zwróćmy uwagę, co jest dalej. Cena spada. Jeśli byśmy czekali klasycznie świecowo na potwierdzenie, to dopiero pozycja by weszła tutaj. Po następnym dąbarze w tym momencie mamy od razu o 50% mniejszego stop lossa niż klasycznie by to było, grając w sposób klasyczny. Oczywiście na świece, bo dla nas potwierdzeniem jest zachowanie w tym momencie wolumenu. Kolejny przykład w tym momencie US Setka. Mamy wykres jednominutowy. Zwróćmy uwagę. Mamy up bar, moi drodzy, tak. Następnie mamy tą świecę wąsko-spreadową i down bar, w tym momencie zamknięty nisko, na zwiększonym wolumenie. Zobaczmy, jak to wygląda dalej. Potem mamy próbę ataku na szczyt, ale zwróćcie uwagę, jak to wygląda z popytem. Różowy, czyli jest atak, nie ma energii. Samochód próbuje jechać do góry, coraz mniej gazu. No, wyraźnie widać, że jest brak chęci do wybicia tych szczytów. I odpowiedzią oczywiście jest wzrost podaży, który tutaj widzimy w momencie kiedy cena spada, a wolumen nam zaczyna przyrastać. To co mówiłem na jednym z pierwszych lekcji, że cena spada, a wolumen nam przyrasta. Czyli widać, że presja podaży w tym momencie nam tutaj wchodzi na rynek. Ok, dalszy przykład, zwróćmy uwagę. Ten sam walor moi drodzy. Cena rośnie, wolumen nam maleje i akcent na tej świecy wyraźnie. Całość oczywiście gwiazda. Wieczorna, gdzie elementem gwiazdy wieczornej mamy tutaj taką spadającą gwiazdę w środku. Teraz, co dalej się dzieje? Mamy próbę zejścia ceny, próba testowania popytu, no i znowu próba zejścia na niższe przedziały cenowe. Przed nami kolejna formacja świecowa na spadki, moi drodzy, zasłona ciemnej chmury. Bardzo łatwo ją zapamiętać, że jedna świeca jest zasłaniana poprzez drugą. W jaki sposób to wygląda? Oczywiście musimy mieć tak wzrost ceny, to jest jeden z warunków. Następnie pojawia się abbar z korpusem zamykającym się wysoko. Jest to, moi drodzy, oczywiście zielona świeca w kontekście naszych wykresów. Następnie pojawia się dombar, który minimum musi być w zamknięciu poniżej 50% korpusu tego abbaru. Tak, czyli druga świeca jest czerwona, która zamyka się poniżej 50% korpusu. Powtarzam, nie świecy, korpusu tego-bar. W jaki sposób teraz wygląda strategia? Oczywiście strategia polega na tym, że otwieramy pozycję po narysowaniu się formacji. Ja nie muszę oczywiście mówić, że w backgroundie musi być oceniony, oczywiście, słabość na wolumenie sygnały, również muszą być y, y, słabości w tle wyraźne. Najlepiej, jak to jest właśnie w sekwencji zrobione, tak jak to będę mówił na lekcji, gdzie omawiam o sekwencjach. I teraz to, co jest bardzo ważne, mamy również potwierdzenie w zachowaniu na tych barach wolumen. I teraz w yy, jaki sposób stawiamy stop lossa? Na, mak, na wybicie maksimum formacji. W tym przypadku, w naszym maksimum formacji jest świeca numer 2, czyli po wybiciu tego, w tym momencie tutaj, nasza pozycja powinna być zamknięta. Stop loss. Tam ustawiamy jako obronę. I teraz to, co jest istotne, jeśli na przykład ten cień z góry będzie wyżej, no to oczywiście stop lossa stawiamy na wybicie z tej formacji tutaj, ponieważ wybiciem formacji będzie wybicie tego high, tej pierwszej tutaj naszej świecy na tym wykresie. I oczywiście bardzo istotna informacja, co dyskwalifikuje nam tą formację, a mianowicie duży cień z dołu. Co to znaczy? To znaczy, że rynek nam urósł, po czym spadł po czym znowu urósł. Czyli samo zachowanie ceny nie pokazuje nam słabości, tylko pokazuje nam wręcz szpulę po złożeniu, czyli niezdecydowanie rynku. Przykłady, jak wyglądają formacje przykładowe oczywiście. I gdzie stawiamy stop lossa? Na wybicie oczywiście maksimum z formacji. Tu jest takie samo, tu będzie w tym miejscu, tu jest w tym miejscu, tu jest w tym miejscu, tu jest w tym miejscu. Cień ten z góry nie ma znaczenia, moi drodzy. Oczywiście, on nawet nam pomaga w kontekście spadkowym. Cień z dołu również nie ma znaczenia w kontekście tej formacji. I od razu mówię, że to dyskwalifikuje nam jako formację, prze, w tym momencie świecową, jako formację zasłony ciemnej chmury. Dlaczego? Ponieważ mamy. Cień popytowy tutaj z dołu, a my chcemy widzieć słabość, co tłumaczyłem już na wcześniejszym slajdzie. Przejdźmy w takim razie do przykładów z rynku. Tutaj mamy dolar jen, wykres pięciominutowy, zwróćmy uwagę. Mamy piękną korektę ABC, której zakończeniem jest zasłona ciemnej chmury z akcją na wolumenie przy wyraźnym wolumenie korekcyjnym przy próbie tego wzrostu w tej fali tutaj C, czyli mamy jako zakończenie korekty A, B i C. To, co już wspomniałem, że formacje świecowe mogą być wykorzystane zarówno do odwróceń trendów w krótkiej skali w dłuższej, czyli momenty odwracania rynku, jak i również bardzo dobrze formacje świecowe pokazują miejsca zakończenia samych korekt ceny. Jak to wykorzystać? Kiedy rozróżnić ten impuls od wolumenu impulsowego i korekcyjnego? W kolejnych lekcjach dokładnie będę to właśnie tłumaczył. I wtedy jak połączycie tą wiedzę w całość, to dopiero Wam się te wszystkie klocki, jak to się mówi, poskładają, do całości. I teraz mamy próbę ataku oczywiście na nowe przedziały cenowe. Kolejny przykład zwróćmy uwagę wykres jednominutowy. Jesteśmy w trendzie spadkowym. Znowu próba wzrostu zakończona silnym sygnałem podażowym. Zwróćcie największy wolumen, jaki tutaj był. Mamy zasłonę ciemnej chmury i oczywiście po takim czymś widać, że będzie próba ataku na to dno podjęta. A jeżeli te stop losy wszystkie puszczą, czy inne zlecenia się dołączą podażowe, no to spodziewamy się w tym momencie rozpędzającego się trendu. No, i zobaczmy, co tutaj się zadziało w tym kontekście. No, i mamy oczywiście wyraźną reakcję w formie przebiegu niższych cen. Kolejny przykład, zwróćmy uwagę tutaj na wykresie. Tu mamy z kolei próbę wzrostu i mamy silne sygnały podażowe przed wystąpieniem samego. Samej formacji świecowej, jakim jest zasłona ciemnej chmury, czyli te dwa sygnały, ten sygnał i ten są silnymi sygnałami podażowymi. Będę je szczegółowo omawiał w kolejnych lekcjach, gdzie będę omawiał sygnały słabości VSA. I jednocześnie potwierdzone to jest w tym momencie dombarem, który tworzy nam formację zasłony ciemnej chmury. I zwróćmy uwagę, co się za chwilę dzieje. Próba jeszcze testów popytowych, które wypadają. W interpretacji takiej, że tego popytu nie ma w tych przedziałach, widać wyraźnie, że wolumen nam tu nie rośnie wraz ze wzrostem ceny, i za chwilę mamy w tym momencie niższe przedziały cenowe. Kolejny przykład, zwróćmy uwagę, próba wzrostu, zasłona ciemnej chmury w połączeniu z akcentem na wolumenie, i za chwilę mamy próbę popytu i zejście w tym momencie na niższe przedziały cenowe. Kolejny przykład to jest ropa, wykres pięciominutowy. Zobaczcie, rynek próbuje wzrosnąć, próbuje urosnąć. Mamy silny sygnał podażowy, a zaraz po nim, jako potwierdzenie, mamy przepiękny sygnał na niższym po przedziale wolumenu w stosunku do tego sygnału silnego poda, podażowego, gdzie jest to sygnał zbierający oczywiście pozostałą, pozostały popyt. I mamy oczywiście jednocześnie formację zasłony ciemnej chmury. I za chwilę mamy niższe przedziały cenowe. Przed nami kolejny przykład, to jest funt-dolar, wykres pięciominutowy. Zwróćmy tutaj uwagę, co tutaj z kolei się zadziało. Mamy bardzo silny sygnał podażowy, jeden z najsilniejszych. Szeroki spread, zamknięcie w okolicach środka. I następny mamy bar, zamknięty nisko i poniżej oczywiście 50% korpusu. I w tym momencie mamy również zasłonę. Ciemnej chmury, która tutaj wystąpiła, i za chwilę mamy niższe przedziały cenowe. Przed nami kolejna formacja spadkowa, świecowa, jest to objęcie Bessy. W jaki sposób ona się rysuje, jest to formacja dwuświecowa, gdzie najpierw mamy wzrost ceny, następnie mamy na świece numer 1 mamy abbar, czyli korpus zielony w naszym przypadku, po czym mamy świecę numer 2. Mamy korpus czerwony, czyli zamknięcie mamy dom barem. I korp ten korpus czerwony w całości obejmuje bądź równa się z korpusem w tym momencie zielonym, czyli jeden bar obejmuje drugi. Tak Wcześniej były zasłony przenikania, można to skojarzyć, to teraz mamy całkowite objęcie jeden bar przez drugi, jeżeli chodzi oczywiście o korpus. W jaki sposób wygląda teraz strategia gry, oczywiście na na objęcie BESSY. A mianowicie, nie muszę przypominać, chyba że w Begrandzie musimy mieć oczywiście spełnione warunki do tego, czyli ocena musi być podażowa i oczywiście sygny silnał, silny sygnał podażowy w samym przebiegu tej formacji, czyli potwierdzony sygnałem słabości w kontekście analizy wolumenu i cen. I co my teraz tutaj mamy? Oczywiście po narysowaniu się tej formacji, spełnieniu tych warunków, otwarcie jest na następnej świecy, która zaraz po narysowaniu tej formacji stop loss jest powyżej. Jeśli są równe, no to stop loss będzie na wybicie tej ceny oczywiście tutaj. Jeśli któraś z tych świec ma wyższy cień u góry, to oczywiście będzie stop loss na wybiciu formacji tworzącej te dwie świece. To, co jest bardzo istotne, jeśli na dąbarze mamy w tym momencie cień z dołu olbrzymi, to świadczy to o tym, że rynek nam urósł, po czym nam rynek spadł i znowu urósł, tak? bo zamknął się w tym miejscu, co daje nam w tym momencie po złożeniu taką szpulkę, można powiedzieć, czyli niezdecydowanie rynku, a my chcemy, żeby objęcie w tym momencie bezsy wyglądało tak, że rynek urósł, po czym rynek nam spadł, czyli takie odwrócenie WI w kontekście wykresu liniowego. W związku z tym pamiętajmy, że ten cień z dołu w tym miejscu nam dyskwalifikuje tą formację świecową. I teraz przykłady yy, objęcia besy. Jeżeli chodzi o objęcie besy, przypominam, że stoplosy stawiamy na maksimum formacji, czyli w tych miejscach, tutaj u góry, tutaj na tej drugiej świecy, tutaj na pierwszej, bo cień jest wyżej, tu korpus jest wyżej, na tej, na tej i na tej. I przypominam bardzo ważną rzecz, jeśli ten cień z dołu jest znaczny, Przypominam, jeśli ten cień z dołu jest znaczny, to znaczy, że rynek urósł, następnie spadł i znowu urósł, wtedy przy takim znacznym cieniu to nam dyskwalifikuje jako w ogóle formację objęcia e, Bessy. Bardzo ważna informacja. I przykłady z rynku oczywiście. Tutaj mamy DAXa jednominutowego. Zwróćmy uwagę, próba wzrostu ceny. Bardzo fajne teraz zakończenie. Mamy tak, wolumen, który jest zwiększony na końcu, widać wyraźnie. I jednocześnie wąsko spreadowa świeca z cieniem z góry, czyli widać wyraźnie trafiliśmy na opór. Następnie z Dąbar, wejście olbrzymiej podaży, w, oczywiście w kontekście tego ruchu, zamknięcie nisko, objęcie y, bez y, się wyrysowało w, w kontekście oczywiście świec, no i mamy za chwilę zejście cen. Kolejna sytuacja, dolar jen, wykres pięciominutowy. Zwróćmy uwagę, mamy wzrost ceny, no i tutaj korpus drugi przenika korpus pierwszy w tym momencie widać wyraźnie zasłania wręcz nie tylko przenika, ale zasłania zamknięcie jest niskie. No i oczywiście za chwilę mamy spadek ceny. Kolejny przykład, zwróćmy uwagę, mamy tutaj konsolidację w okolicy tego szczytu i co charakterystyczne, pierwszy sygnał słabości i za chwilę mamy tak próbę ataku na nowe przedziały cenowe, w formie ataku ceny. Zobaczmy, jak wygląda wolumen różowy. Po to właśnie jest ten róż od razu widać, że z każdą świecą ten wolumen nam po prostu maleje. Czyli analogia, tak byśmy jechali pod górę samochodem, i z każdym metrem popuszczamy w tym momencie energię, jaką jest przyspieszenie. Więc zaraz nam się ten samochód może zacząć cofać, albo przynajmniej się zatrzyma. I za chwilę tutaj zobaczcie na tym dąbarze, czyli tej czerwonej świecy, która obejmuje w całości zielony korpus. Mamy akcent wolumenu w formie przyrostu, czyli widać, że podaż w tym momencie zaatakowała i broni tych przedziałów cenowych, więc odpowiedzią są oczywiście w tym momencie niższe ceny. Jeśli popatrzymy na kolejny przykład, zwróćmy uwagę, znowu sygnał słabości w pierwszym szczycie i przepiękne tutaj próba na różowym wolumenie, sygnał. Jakim jest VSA, który tutaj widzimy, z wejściem podaży, będziemy go omawiać przy sygnałach VSA, i jednocześnie, moi drodzy, tutaj mamy formację świecową, jaką jest objęcie, objęcie oczywiście, bez. No i próba ataku na niższe przedziały cenowe. Kolejny przykład, tutaj mamy widoczny próba wzrostu. Mamy, zwróćcie uwagę, cały czas ta charakterystyka. Najpierw mamy znaczne wolumeny, a potem co się dzieje? Mamy wyższe ceny przy coraz mnie malejącym wolumenie i silny sygnał podażowy tutaj na wolumenie widoczny i jednocześnie oczywiście objęcie bessy w tym kontekście. I mamy zejście ceny na niższe przedziały tutaj, oczywiście na tym wykresie. Kolejny przykład, DAX, zwróćmy uwagę, mamy próba wybicia wyższych przedziałów cenowych z tej konsolidacji, która tutaj miała miejsce, oczywiście w tej skali czasowej, znowu nasz różowy wolumen. I zobaczcie, jak podaż przewyższyła popyt w kontekście tego wcześniejszego baru, który tutaj jest, i zamknięcie, oczywiście niskie, i to jest oczywiście nasze objęcie bezsy. Kolejny przykład, znaczy tu odpowiedź i dalsze spadki ceny, no i kolejny przykład, moi drodzy, również klasyczny w swojej wymowie: mamy jakąś tam lokalną konsolidację ceny, próba wyjścia, która kończy się następującą sytuacją: przeciętny wolumen, Lekki cień z góry, następnie dąbar zamknięty nisko na znacznym wolumenie. Silny sygnał VSA w połączeniu z formacją świecową, jaką jest oczywiście objęcie Bessy. No i cena w tym momencie wykonuje ruch spadkowy. Kolejny przykład, fund dolar, wykres pięciominutowy. Zwróćmy uwagę, próba wzrostu ceny w tym momencie przy końcówce zadyszka znowu na różowym wolumenie. I na objęciu bessy mamy większy wolumen na czerwonym niż na zielonym, czyli widać jak podaż przykryła czapą w tym momencie tą świecę i ten popyt, który był tu obecny na świecy wcześniejszej. Klasyczne objęcie bessy? I odpowiedź mamy w formie próby niższej ceny. Próba w tym momencie podbicia, ale brak popytu wyraźny w tym momencie, czyli test popytu odbył się pozytywnie, czyli go tam nie ma, i za chwilę wolumen w tym momencie wskazuje nam. Przebieg cen wskazuje nam niższe przedziały. Dziękuję za uwagę, zapraszam do kolejnej lekcji.